Dzień dobry, proszę Państwa. Chciałem się odnieść tutaj do sieci telefonii komórkowej 5G. Przez niektórych ten temat jest traktowany poważnie, przez niektórych w ogóle niepoważnie, czyli przez tych ludzi, którzy nam to zaprojektowali, którzy wprowadzili pewne dyrektywy, ustawy i takie coś jest i naprzeciwko okien. Tak jak widać, no ludzie mieszkają tutaj wszędzie i coś takiego tutaj jest. To jest niby niepozorna lampa uliczna, a tutaj jak widać jest antena na tym. Do tej lampy jest doprowadzone zasilanie 400 V, czyli to już nie jest w zasadzie, no jest to siła, nie? Jakby czy trójfazowe, czy coś w tym stylu. I tu jest jedna antena, tu jest druga latarnia, to jest wszędzie. I to jest naprzeciwko okien i nie wiadomo co do czego, jak to jest. Tutaj to po prostu promieniuje elektromagnetyczne napięcie, na pewno jest to szkodliwe. Weźcie na przykład jeszcze uwagę, że ludzie mają tutaj routery, każdy musi mieć internet i takich routerów jest tutaj w sieci załączonych na przykład 5-10. Co z tego, że ty router wyłączysz, ale i tak masz promieniowanie elektromagnetyczne w swoim mieszkaniu. Na przykład jest takich kilka routerów, 10 plus to co tu widać. Nie jest to żadna teoria spiskowa, tylko jest to fakt, który tutaj widzicie. W internecie, w sieci możemy znaleźć nagrania, gdzie ludzie rozbierają takie lampy i po prostu mówią, po co to jest w ogóle tutaj, nie? Lampa służy do oświetlenia, wiadomo. Druga sprawa jest, że to całe spektrum tutaj, czyli to widmo tego światła, jest to bardzo szkodliwe światło, jest to światło niebieskie czy zimne, tak jak się to tam mówi. Dlatego na choćby na przykład w takich telefonach, co mamy, jest tam taka aplikacja, która programowo zmniejsza temperaturę tego barwy do czerwonej barwy. Wiecie, ile godzin każdy się patrzy na telefon i jak to jest, jakie to ma skutki. Dlatego tutaj się odnoszę do tego, że jest to szkodliwe światło i że jest to szkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne. To nie jest 5 V, to nie jest 200 V, tylko to jest 400 V tutaj. Dlatego no zastanawiam się tutaj nad tym, czy to wideo opublikować jednak. No proszę bardzo, tutaj niech to wszyscy zobaczą. To tyle. Życzę udanego i czy się zgadzasz, aby coś takiego mieć poza swoim oknem?